I początkiem biegu okresu przedawnienia jest uregulowanie grzywny, czyli zapłacenie mandatu. I tutaj ktoś mnie pytał ostatnio, co jeżeli rozbijam mandat na raty. Nic. Dokładnie tak jak powiedziałem, uregulowanie grzywny. Zapłacisz cały, zaczną się kasować punkty. Zaczną. Ale to syf. Cześć kochani, witam was w kolejnym MotoWiku. Dzisiaj szybciutko, bo zamiast siedzieć i wyszukiwać dla was fajne newsy, co mam w zwyczaju od dobrych 16 mniej więcej lat, siedzę z dzieckiem na chorobowym, więc ograniczam mnie długość odcinka Psiego Patrolu. Oczywiście przypominam, że partnerem kanału jest firma Prodictech, czyli polski producent mierników grubości lakieru. Przypominam też, że razem z Prodictechem zrobiliśmy aplikację, która pomaga ocenić stan oglądanego przez Was z pojazdu. Link do aplikacji, oczywiście, na dole. I oczywiście kłaniam się nisko, dziękuję za subskrypcję. Naprawdę sporo ich ostatnio wpadło. Tam chyba dobijamy do 80 tysięcy, co jest dla mnie szokiem. Więc jeszcze raz kłaniam się nisko i lecimy z tematami. Na początek news. Frontu ekorewolucji. Otóż Szwajcarzy chcą zakazać w najbliższych miesiącach eksploatacji samochodów elektrycznych, bo szykują się do blackoutu. Szwajcaria rzeczywiście jest dosyć nietypowym przypadkiem. Malutki kraj wielkości tak naprawdę dwóch polskich województw, który importuje bardzo dużo energii elektrycznej, głównie z Francji i Niemiec. W Niemczech wiadomo, chwilowo mają ponoć jakieś problemy z gazem. A Francuzi cóż, największy w Europie producent energii atomowej, ale z przejściowymi chwilowymi problemami. Otóż wojna Wy na Ukrainie zbiegła się w czasie z planowanymi i nie tylko yy, wyłączeniami reaktorów. Efekt jest taki, że na przykład we wrześniu z 56 y reaktorów, które normalnie zasilają sieć francuską i przy okazji też szwajcarską działały tylko 24. Reszta była właśnie w planowanych remontach łamane przez serwisach albo miała usterki techniczne, w związku z czym wymagała właśnie prac serwisowych. No efekt jest taki, że Szwajcarzy bardzo boją się tej zimy. Jeszcze we wrześniu apelowali, żeby zrobić sobie zapas świeczek i drewna do kominka, bo naprawdę mogą mieć przerwy w dostawach prądu. No i w tej w tej chwili pracują nad tak zwanym pakietem naprawczym. Chodzi po prostu o oszczędzanie energii elektrycznej po to, żeby ich Francuzi i Niemcy za często nie wyłączali. Więc na przykład plany są takie, że nie będzie można prać w Szwajcarii w temperaturze powyżej 40 stopni, nie będzie można mieć w domu powyżej 19, jeżeli mi pamięć nie myli. Oprócz tego mają też być zamknięte, e, oczywiście w momentach, gdy tej energii będzie brakować, na przykład solaria kluby, puby, zakaz organizowania imprez masowych i tak dalej. A jeżeli chodzi o kierowców, to jak powiedziałem, jest rozważany zakaz używania samochodów elektrycznych. Wyjątki oczywiście będą typu dojazd do lekarza albo do miejsca pracy, chociaż nie wiadomo jak oni będą to weryfikować. Co ciekawe, rozważane jest też wprowadzenie nowych ograniczeń prędkości ze 120 do 100 na autostradach w Szwajcarii, właśnie po to, żeby oszczędzić paliwko, które można by ewentualnie wykorzystać w agregatach prądotwórczych. Tyle jeżeli chodzi o elektromobilność, a teraz zapraszam na nasze polskie podwórko. Otóż prezydent Andrzej Duda podpisał, jak ma w zwyczaju, ustawę. Ściślej chodzi o zmiany w kodeksie karnym, czyli tak zwany przepadek pojazdu, jeżeli kierowca jechał pod wpływem alkoholu, czyli jeżeli miał powyżej 1,5 promila, albo jeżeli spowodował wypadek mając więcej niż 0, ,5. 5 promila, także to jest bardzo dobra wiadomość dla ministra Ziobry, o czym mówiłem w ostatnim odcinku. Tam jak ktoś nie słyszał, to niech sobie sprawdzi, gdzie pieniążki z nawiązek na przykład trafią, bo przypominam, że trzeba będzie zapłacić nawiązkę, jeżeli ten samochód nie będzie wasz. No i właśnie pieniążki z tych nawiązek będą szły na tzw. Fundusz Sprawiedliwości, chociaż de facto nie wiadomo, jak to będzie funkcjonować w praktyce, bo przypominam, że wbrew temu, co można wyczytać w mediach, to, że pan prezydent podpisał tą ustawę, to jeszcze nic nie znaczy, bo. Y Ministerstwo Sprawiedliwości dało sobie 12 miesięcy na stworzenie przepisów wykonawczych, czyli 12 miesięcy od momentu ogłoszenia tej ustawy, dopiero zacznie to prawo obowiązywać, o ile w ogóle zacznie. I tutaj chciałbym przejść do tematu dzisiejszego odcinka, a mianowicie do kursów reedukacyjnych dla kierowców, które ostatnio miały swoje 5 minut w mediach, a mieć nie powinny. Cóż, będę teraz jęczał jak stara baba, więc jak ktoś nie chce, śmiało może się przewinąć. Także do widzenia, papa. Pa. A jak ktoś chce posłuchać, to zapraszam. Otóż w ostatnim czasie Rzeczpospolita opublikowała taki materiał, że wkrótce wrócą kursy reedukacyjne dla kierowców, czyli te kursy, na których do tej pory czyli do 17 września, gdy wszedł nowy taryfikator, można było zdjąć sobie część punktów karnych. Przypominam dla tych, którzy nie wiedzieli, przed 17 września raz na 6 miesięcy można było się zapisać na kurs reedukacyjny i po odbyciu takiego kursu zdejmowano Wam z konta 6 punktów karnych. W momencie, gdy wszedł nowy taryfikator, takie kursy zniknęły, w związku z czym nie ma teraz żadnej możliwości skasowania punktów karnych. I narracja jest taka, że wy. Nowoczesne ośrodki ruchu drogowego zarabiały na tych kursach, a teraz straciły dochód. A wiadomo przecież, że przędom nie najlepiej, więc trzeba zrobić coś, żeby znowu mogły zarabiać. I tak to jest sprzedawane w tej chwili w mediach. Problem w tym, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Otóż rzeczywiście pojawiło się nowe rozporządzenie ministra infrastruktury dotyczące tychże kursów, ale chciałbym przypomnieć, że kursy reedukacyjne w tej formie, o której mowa w tym rozporządzeniu, powinny się w Polsce odbywać od uwaga lat 11. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby przywrócić kursy, w których można sobie skasować część punktów karnych, tylko wprowadzić nowe kursy. W których będziecie mogli skasować sobie wszystkie punkty karne, i one powinny być, uwaga, obowiązkowe dla wszystkich kierowców, którzy przekroczą dany limit czyli 24 punkty karne. Przypominam, jeżeli macie prawo jazdy dłużej niż rok o co chodzi. Bardzo dawno temu pomysł takich kursów pojawił się w ustawie o kierujących pojazdami. I zgodnie z tą ustawą, właśnie gdy przekraczacie limit 24 punktów karnych, powinniście być obligatoryjnie kierowani na kurs reedukacyjny, doszkalający, w wyniku czego powinno Wam się zdjąć te 24 punkty karne, i wchodzilibyście wtedy w tak zwaną recytywę i okres próbny. Dopiero drugie przekroczenie tych 24 punktów powodowałoby zatrzymywanie prawa jazdy. Tak jest napisane w ustawie o kierujących pojazdami od mniej więcej 11 lat. Do dzisiaj nie odbył się ani jeden taki kurs po prostu, gdy przekraczacie 24 punkty karne, prawo jazdy jest zawieszane. I wy jesteście kierowani na powtórny egzamin zamiast na taki kurs, co wynikałoby z ustawy o kierujących pojazdami. I teraz, ostatnio, o czym powiedziałem, pojawiły się doniesienia, że Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić wreszcie te kursy. I narracja jest taka, że chodzi o to, żeby po prostu WORDY, czyli Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, miały szansę zarobić trochę pieniążków, no bo straciły te kursy których można było sobie wyczyścić, wygunkować z kąta sześć punktów. Tyle tylko, że ta narracja, chociaż pojawiła się w absolutnie wszystkich mediach. Zaczęło się od Rzeczpospolitej, potem był RMF, Onet, wyborcza, absolutnie pełen top. Tutaj w ogóle doszło już do mega patologii, bo pierwsza, jak powiedziałem, napisała o tym Rzeczpospolita, po paru dniach powiedził to RMFFM i po paru dniach, cytując RMFFM, znowu napisała o tym Rzeczpospolita. Ta narracja nie ma nic wspólnego z prawdą. No, i tutaj właśnie będę jęczał jak Stara Baba i użalał się nad y, tym, jak wygląda dzisiaj zawód dziennikarza. Wszyscy napisali, że minister infrastruktury przygotował nowe rozporządzenie, i w tym rozporządzeniu jest nawet napisane, jak taki kurs ma przebiegać, że on ma trwać trzy. Dni po 7 godzin lekcyjnych, każdy, czyli łącznie 21 godzin lekcyjnych. Tam jest nawet określony koszt takiego kursu 500 złotych. No i wszyscy wysnuli wniosek, że e, cóż, Wordy straciły jedną możliwość zarabiania, więc dostaną wkrótce nową. Takiego wała jak Polska cała. Po prostu pamiętam, że temat kursów reedukacyjnych wraca w Polsce. Co jakiś czas, i co jakiś czas pojawia się taka narracja, że owszem, one powinny się odbywać, ale uwaga, nie pozwala na to ograniczona funkcjonalność cepiku, czyli centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Więc coś mnie tknęło. Napisałem maila do Ministerstwa Infrastruktury z pytaniem, czy cokolwiek w tym cepiku się zmienia swoją drogą. To pytanie jest trochę chybione, bo CEPIK nie podlega pod Ministerstwo Infrastruktury, a pod resort Cyfryzacji. I właśnie po chwili zadzwonił do mnie Pan, bardzo miły serdecznie pozdrawiam i dziękuję z Ministerstwa Infrastruktury z podziękowaniem, że w ogóle chciało mi się zadać to pytanie, bo oni potem muszą prostować jakieś głupoty napisane przez takich czy innych dziennikarzy pokroju Zboralski. Wcale sobie tutaj nie wymyślam, padło to nazwisko nie z mojej strony. A prawda jest taka, że rzeczywiście zostało przygotowane rozporządzenie dotyczące kursów reedukacyjnych, ale powód jego przygotowania jest banalny: po prostu zmieniła się w ostatnim czasie stara ustawa o kierujących pojazdami i stare rozporządzenie, które nigdy tak naprawdę nie miało żadnej mocy, bo nie pozwalał na to cepik, straciło swoją moc. I w związku z tym, po prostu minister infrastruktury musiał wydać nowe aktualne rozporządzenie co wcale nie znaczy, że takie kursy się pojawią, bo jak możecie się domyślić, tak naprawdę w cepiku niewiele się zmienia, więc w dalszym ciągu jego ograniczona funkcjonalność nie pozwala na wprowadzenie takich kursów. Więc jeżeli gdzieś jeszcze zobaczycie nagłówek, że nie nie zabiorą wam prawa jazdy za 24 punkty, tylko zostaniecie skierowani na kurs doszkalający, to tak, kiedyś może za 10, może za 15, może za 3, może za 20 lat tak będzie. Natomiast w najbliższym czasie, dającym się określić jakimiś ramami, niech to będzie 24 miesiące, na pewno takie kursy się nie pojawią. Czyli będzie tak, jak było. 24 punkty, prawko zawieszone, wio na egzamin. Podsumowując, jeżeli przekroczycie 24 punkty karne nie macie prawka. A przypominam, że dzisiaj te 24 punkty karne macie tak naprawdę na 2 lata, bo one się kasują po dwóch latach, a nie po roku, jak było wcześniej. I początkiem biegu okresu przedawnienia jest uregulowanie grzywny, czyli zapłacenie mandatu. I tutaj ktoś mnie pytał ostatnio, co jeżeli rozbijam mandat na raty? Nic. Dokładnie tak jak powiedziałem, uregulowanie. Grzywny. Zapłacisz cały, zaczną się kasować punkty. Zaczną. Dopiero od tego momentu dwa lata. I tutaj nie ukrywam, że jest smutne to, co ja mówię, ale tak właśnie wygląda dzisiaj dziennikarstwo w Polsce, że jeżeli napisze coś źródło, które jest szanowane, czytaj Rzeczpospolita. To nikt już nie ma czasu na zweryfikowanie tej informacji, bo po prostu zakłada, że ona jest prawdziwa. Zapomnijcie w ogóle o tych przysięgach dziennikarskich, że zawsze dwa źródła trzeba sprawdzić, żeby wam się ta informacja zazębiała. Dzisiaj niestety tak to już nie wygląda, właśnie dlatego, że mamy internet, a w internecie liczy się czas. Po prostu robimy szybko, a potem najwyżej da się. Dementi, więc niestety dzisiaj dziennikarze są nauczeni, że nie składają kropek samodzielnie, tylko co najwyżej dzwonią do rzecznika prasowego. Więc już tutaj nie ma żadnej mowy o weryfikowaniu dwóch źródeł, no bo przekazujemy po prostu to, co nam zostało przekazane przez rzecznika i wio. Do przodu, jak najszybciej do Google, jak najszybciej do SEO, do Disco, i tak dalej. To jest bardzo smutna konkluzja, bo do tej pory, jeżeli ktoś gdzieś się na mnie powoływał i mówił, że ja jestem youtuberem, to mi się nóż w kieszeni otwierał, bo ja od tak naprawdę 16 lat dzień w dzień wyszukuję dla was te newsy. Sprawdzam te ustawy, czytam, jeżdżę po różnych premierach, prezentacjach i tak dalej, więc ja się czuję dziennikarzem. No ale niestety patrząc na to, jak zmienił się przez te 16 lat rynek mediów, zaczynam się zastanawiać, czy słowo youtuber nie jest przypadkiem mniej obraźliwe niż właśnie dziennikarz i redaktor. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas.